Witam serdecznie, nazywam się Bartek Wyrobek. Miałem zaszczyt fotografować ślub Iwony i Dawida w kościele na Skałce w Krakowie i wesele w Sheratonie. Z wielką radością chcę się podzielić opowieścią o zdjęciach, pokazać je i popowiadać troszkę, dlatego że niestety mój blog nie wytrzymuje wpisów. Za dużo zdjęć pokazuje, za dużo jest opisów i się to za długo ładuje, więc spróbujemy formy takiej interaktywnej. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Proszę o komentarze. No to jedziemy. Zaczęliśmy od detali, jak to zwykle bywa, obrączek pięknych na bukiecie ślubnym, a już potem zdziwiły mnie skarpetki Dawida. No po prostu gość jest mega wyluzowany, założył sobie skarpetki w pieski. Iwonka miała klapeczki sheratonowe. Najpierw przygotował się Dawid, właściwie to równolegle, ale zdjęcia mamy najpierw, jak tata pomaga się Dawidowi pozapinać spinki. Iwonka z Krzyśniakiem Antkiem się przyglądają temu wszystkiemu, że widać tata przejęty, chce wszystko zrobić idealnie. Tło mamy piękne, czyste, eleganckie. No i ten moment, kiedy duma taty, syna, aż go rozpiera. Bardzo mi się to zdjęcie podoba. I zaczęliśmy robić portrety Dawidowi. Z dalsza, z bliższa, jeszcze ostatni lifting i dwa portreciki piękne z takim pokojem w oczach. To mi się podoba. W międzyczasie malowana była Iwonka. Jej suknia miała takie niezwykłe hafty w czerwone róże, bardzo też fajne. I tutaj mama i Agnieszka Świadkowa pomagały się jej poubierać, pozapinać wszystko. Udało się. Zrobiliśmy też Iwonce kilka portrecików. Sheraton, jakby te hotele, te miejsca robią no, bardzo fajne tło. I się zaczęło cała impreza, no bo Dawid zobaczył pierwszy raz Iwonkę już ubraną w suknię ślubną i jak widać zachwycił się. Ten pierwsze spojrzenie takie jest zawsze jest przepiękne i pierwszy buziak małżeński, a jeszcze narzeczeński. No i zaczęły się, poprosili nowożeńcy o błogosławieństwo rodziców. Rodzice z radością błogosławili, to też jest piękne, piękne świadectwo. Natomiast okazało się, że Iwonka mówiła później, że zapomnieli wody święconej i zadzwonili wcześniej do DJ-a Marcina Brodzińskiego, który nie tylko przywiózł wodę święconą, ale jeszcze jego żona uplotła szybko tą wiązaneczkę dla nich. Także Iwonka była bardzo, bardzo zadowolona, że się tak postarał. Też piękna historia. No i młodzi państwo z błogosławieństwem rodziców zeszli do holu na dół, gdzie już goście na nich czekali. Też mieli niezłą radochę. Przygotowywali się, było przyjemnie chłodno. No i poszliśmy z Sheratonu do kościoła na Skałce wzdłuż Wisły, pod Wawelem, ciesząc się ciepłym dniem i spacerkiem przez Kraków. Tu jest widok właśnie kościoła na Skałce od strony Wisły, tam gdzie żeśmy szli. I jeszcze był krzyż z podpisem znak, któremu sprzeciwiać się będą, taki aktualny. Pod kościołem już czekali księża, wszyscy byli już gotowi, i ksiądz Ryszard, i Kamil, i Piotr, i Kuba, przyjaciele młodej pary, znajomi, którzy nie byli tam przypadkowo. Młoda para podpisała dokumenty, tu przy portalu, przy wejściu do źródełka jeszcze zrobiliśmy fotkę. Poprosiliśmy rodziców o zdjęcia, no to taki była chwila czasu, więc wykorzystaliśmy ją. Do rodziców jeszcze dołączyło rodzeństwo ze swoimi drugimi połówkami już niektórzy i przyszły dzieci z rodzicami. Iwonka jest nauczycielką, dlatego dzieci też przyszły. Z Bielska chciało się im przyjechać, rodzicom zrobić taką wycieczkę i młoda para weszła po schodach pod kościół. Przepiękna fasada, jeszcze taki moment czułości przed wejściem na ceremonię i idziemy. Idziemy do środka razem z księżmi. Przewodniczył ksiądz Ryszard i jak widać w tle młodej pary jest Matka Boska, orędowniczka najdoskonalsza. No ja lubię takie detale, taką, widać tą czułość, tą taką delikatność w tym, jak się trzymają za rękę. Akurat Pismo Święte było otwarte na księdze mądrości, taki fragment mi wpadł w oko, poszczęściła ich dziełom przez ręce świętego proroka. Przebyli bezludną pustynię i rozbili namioty w miejscach niedostępnych. Stawili czoło nieprzyjaciołom i odparli wrogów. Gdy byli spragnieni, wołali do Ciebie i otrzymali wodę z litej skały.
ugaszenie pragnienia z kamienia twardego. Mam nadzieję, że to będą słowa prorocze dla nich, że z wszystkim sobie dzięki mądrości poradzą. Pierwsze czytanie to było z Pieśni nad Pieśniami, drugi to była Ewangelia według świętego Mateusza o budowaniu na skalę, o tym, że nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdź do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I do tego właśnie nawiązał ksiądz Kamil, który miał kazanie. Jak widać, nawiązywał w taki sposób, że no nie było smutno, tylko było sporo radości. Piękny jest ten kościół na skałce. No i tak przeszliśmy do sakramentu małżeństwa. I tu z pełnym spokojem zawierzyli sobie przez Pana Boga i przysięgali sobie wierność na dobre i na złe. Dawid i Iwonka. Przepiękny moment. Iwonka się od razu ucieszyła. Wymienili się obrączkami. I tak, świadkami byli również rodzice tego pięknego wydarzenia. Tak, i znowu ta czułość, znowu się trzymają na za ręce, dokładnie tak samo jak wcześniej. Modlitwę wiernych mówiły dzieci, które przyjechały aż z Bielska, też to było piękne świadectwo. No i ta chwila, kiedy spoglądają na obrączki, nie mogą uwierzyć, że już są małżeństwem, widać to takie zadowolenie na ich twarzach, bardzo lubię ten moment. W tym czasie świadkowie poszli, Agnieszka z Danielem i siostra Kasia poszli z darami. No i rozpoczęła się liturgia, Eucharystia. Coś pięknego. Oczywiście był znak pokoju i ciało i krew Pana Jezusa. No i ta radość, wielka radość. To jest po prostu niesamowite takie momenty. Ksiądz Ryszard też pobłogosławił. I młoda para jeszcze poszła do Matki Bożej przed wyjściem z kościoła. Pierwszy buziak już po ceremonii i zrobiliśmy też zdjęcie grupowe wszystkich gości na schodach. I buziak z gośćmi w tle. I zaczęły się życzenia od tych gości, którzy przybyli specjalnie na sam ślub do Krakowa z Bielska. I tu dzieci z rodzicami. Młoda para też o nich pamiętała, moja dla nich upominki. Przewspaniałe. Bardzo, bardzo lubię te momenty takiej radości. No i piękny kościół, jego front i całe otoczenie. Iwona z Dawidem sobie już idą jako małżeństwo na wesele. Iwona wzbudzała sensację, ludzie się za nią obracali, dziewczynka na hulajnodze też pytała, o co chodzi. No coś pięknego. Pod mostem trafiliśmy na pana, który puszczał bańki, także wykorzystaliśmy jako tło do zdjęcia. I tu jeszcze z gośćmi weselnymi pod Wawelem. Marcin Brzeziński czekał już, no wspaniały DJ, bardzo się przykładał, czekał pod Sheratonem na Iwonkę i Dawida. Widać, Iwonkę to zachwyciło, pełna radość. I na początek były zimne napoje na balkonie, na tarasie Sheratonu. Uwierzcie mi, że po tym upalnych spacerkach i gorącym czasie wypiliśmy mnóstwo napoi bezalkoholowych, czekaliśmy chwilkę na młodą parę i przyszli. Mama już miała przywitanie chlebem i solą przygotowane i tu niespodzianka, coś pięknego. Młody pan Dawid przełamał chleb na pół i Iwonka i Dawid szli i częstowali gości chlebem, dzielili się tym chlebem. To jest piękny symbol. Jak widać, nie wszystkim sól smakowała. Ale to piękny gest, naprawdę przepiękny. Myślę, że to o to chodzi, żeby się zawsze dzielić wszystkim, co mamy. Jak widać, niektórzy goście cieszyli się samym byciem na tarasie. I szampan. I kieliszki potłuczone. Udało się. I tu się zaczęły życzenia. No, życzenia to jest cudowny moment. Jedni już odpoczywają sobie, ciesząc się tym byciem na tarasie. Inni składają życzenia. No, miejsce po prostu piękne. Także radości nie brakło ani przez moment. Oczywiście maluszki też były i tata wtulił się w młodą parę i dziewczynki i brat, świadkowa Agnieszka, że zrobiliśmy jeszcze zdjęcie z Wawelem w tle i Wisłą. Tak, jeszcze kilka foteczek.
No i poszliśmy, ksiądz nam pobłogosławił na to wesele i przed posiłkiem modlitwa. Młoda para zaprosiła wszystkich do obiadu, ale też zaproponowała, żeby zdrabkę charytatywną sprawdzić i zobaczyć, czy ktoś czegoś nie wygrał. I oczywiście ktoś wygrał i była to mama Iwony. Tato ma szczęście. No i rozpoczął się obiad, a po obiedzie polonez. Tak, zaczęliśmy polonezem. Także Marcin dawał z siebie wszystko. Nawet ósemkami ludzie dali radę przejść. Chłopaki się przyglądali. Także widać, że polonez się spodobał rodzicom i był pierwszy taki taniec młodej pary, indywidualny, też piękny, zakończony wystrzałowo. I już w tym momencie nie było najmniejszego ciśnienia. Już od tej chwili była tylko radość i uciecha z tego, że jest wesele w pięknym miejscu. To Iwonka pokazuje swój charakter. Lubię takie strzały. Mama z bratem. No i po prostu zabawa była super. Księża oczywiście trochę się szybciej zerwali, więc zrobiliśmy z nimi fotkę. Dziewczynki szalały na parkiecie. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć z gośćmi. Stolik numer 3 dał czadu. No i tak wyglądała mniej więcej zabawa. Oczywiście tych zdjęć tu jest mnóstwo. Ja tylko wybrałem jakiś tam mały fragment. Ale to była zabawa bezalkoholowa. Jak widać, świadkowa Agnieszka trochę się pogubiła chyba. Marcin daje ostro czadu, siostrzyczki też. To jest piękne świadectwo, że można bez alkoholu się bawić naprawdę cudownie i mi to akurat odpowiada, więc jakby pokazuje też te zdjęcia z radością, że nie jest ten alkohol potrzebny. Dzieciaki fruwały po tęczy, rodzice starali się utrzymać, ale nie było to zawsze takie proste, szczególnie jak, jak trochę więksi wskoczyli. Dawid też miał niezłą radochę. Potem fruwali pod tęczą i tańczyli. Także widać, że zabawa była no, niesamowita, pełna radości, spokoju, kultury. Młodzi też podziękowali rodzicom, zatańczyli z mamą i z tatą, podziękowali babciom i rodzeństwu, Iwonki, i świadkom, Danielowi, Agnieszce. No i były oczepiny. Oczepinki poszły bardzo sprawnie, bo Dawid nie dał się powstrzymywać zbyt długo. Dostał się do Iwonki i dał jej buziaka i po zawodach. Jeszcze był test zgodności małżeńskiej. Tu też była niezła akcja, bo okazało się, że prawie wszystko powiedzieli zgodnie. I to dziwiło wszystkich, bo te pytania wcale nie były takie proste. Ale udało się. Na końcu jeszcze były oczywiście rzuty welonem i muszką. Udało się złapać parę, która, miejmy nadzieję, też być może się kiedyś pobiorą. No i po tańcu ze świecami, tu akurat takie romantyczne czarno-białe zdjęcie zrobiłem, był jeszcze tort na samym końcu, który został pocięty mieczem zgodnie. To, co mi się najbardziej podobało, było na mnie naprawdę mega ciekawe, to, że da się zrobić wesele bezalkoholowe i mieć naprawdę super zabawę, że Iwonka z Dawidem wybrali Sheraton, bo to jest miejsce bliskie ich sercu. Kiedyś Iwonka powiedziała do Dawida: słuchaj, tyle się nie widzimy, nie mamy czasu się nawet spotkać, jedźmy gdzieś na weekend. I padło na Sheraton właśnie, zaszaleli, raz się żyje. Później jak wyjeżdżali stamtąd, zobaczyli, że w Sheratonie robią też wesela. Porównywali oferty i po miesiącu się zdecydowali. Na miesiąc, na tydzień poślubny pojechali do Sheratona, ale do innego miasta. Także bardzo im się spodobał ten lokal i to miejsce. Jednak no Iwonka mówi, że to nie chodzi o ten przepych i o tą kasę, tylko o to, że tam jest po prostu czysto, elegancko, kulturalnie. Oni sobie odkładają pieniądze wcześniej, potrafią to wszystko sobie zorganizować i podziwiam ich naprawdę całym sercem, że tak pięknie się im udało. Cieszę się, że mogłem być świadkiem takiego wesela. No i jeżeli macie, bardzo Was proszę, bardzo Ciebie proszę, napisz w komentarzu, czy taka forma opowieści o weselu ma sens, czy lepiej wrzucić fotki po prostu normalnie na bloga do pooglądania z jakimś tam krótkim komentarzem. No i życzę wszystkiego dobrego.